nie podoba mi się tu, więc nie ma gdzie tu jeździć. Jedziemy z powrotem na tamtą. I się byle kurwa nie zabić. Ojej! O kurwa, amulet! Bardzo piękny dzień, aż prosi się o przejażdżkę motorem. Teterkę już wyciągam z racji, że na karcie społeczności dałem wam wybrać, czym się przejedziemy w dzisiejszym odcinku. I jak widać teraz na ekranie, bardzo dużo osób było za TTR-ką. Jest to skuter, więc zostaje na razie. Na razie z boku. To jest. Cóż, no TTR-ka jest w o wiele gorszym stanie niż była, ponieważ jest w ciągłej eksploatacji. Mianowicie rozlał mi się amortyzator i zalał mi hamulec przedni. Nie wiem, czy to będzie widać. Wylał się mi cały olej. Ale w TTR-ce to jest fajne, że wymienić uszczelniacze to jest chwila, moment, nie? Ściągacie po prostu całkowicie lagę i po prostu nie trzeba rozkręcać amortyzatora. Po prostu się stary uszczelniacz wydobuje, przelewa się, czyści się amortyzator, przepłukuje się, wlewa się nowy olej od góry, cyk, cyk, jeden uszczelniacz, drugi uszczelniacz, dziękuję. Następny, proszę. Jedna osoba napisała tam w karcie społeczności, że jak wybić Ośkę w TTR-ce. Jest to problem, jak się wam zapiekał tutaj tulejki w wahaczu. Ja u siebie niestety też miałem ten problem. W każdej praktycznie Yamaszce jest ten problem. Jak dłużej się nie zagląda tutaj do wahacza. Muszę odkopać, żebyście zobaczyli. Po prostu zapiekają się te śruby, jest naprawdę ciężko potem wybić, nawalać można młotkiem, nie wiadomo ile, i może być problem z tym potem. Ja u siebie włączę podgląd, jakbyście tutaj zobaczyli, nie wiem czy widać, bo to tak słońce świeci. Ja u siebie tu mam kalamitkę wsadzoną i od czasu do czasu dobijam to wotu i ośka mi się już nie zapieka, ale ja w moim przypadku wybijam ją, tutaj widać, że jest przyszlifowana. Też miałem problem. Wybijam ją wiertarką udarową. Mam taką większą wiertarkę udarową. Dorobiłem sobie taką końcówkę do tego i po prostu dociskam na maksa, włączam udar i to jest o wiele mocniejsze niż nawalanie młotkiem, nie? Końcówkę nie wiem czy znajdę, bo to parę lat temu robiłem ostatnio. Tu mi się już trochę mechanizm rozrobił, będę musiał tutaj tulejkę dorobić. Mam to karkę, to teraz to tulejkę dorobię, żeby mi tak lewarek nie latał. Się dotoczy. No i ten. No i właśnie jest w każdej Yamaszce, dosłownie wam powiem, w każdej jednej Yamaszce jest ten problem. Jak dłużej się nie zagląda tutaj, nie? Po prostu te tulejki, co są tutaj z jednej i z drugiej strony, one się po prostu zapiekają. No cóż, klameczki super zarąbiste. I powiem wam, zero problemu. Dużo osób właśnie na nie narzekało, na te klamki na jedną i klamkę od hamulca. Powiem wam tak, miałem nową klamkę, po pierwszym wypadzie złamałem klamkę. Po prostu złamałem klamkę po pierwszym wypadzie. Zrobiłem te rozwiązanie, co teraz tutaj widzicie. Klamka wytrzymuje, nie powiem wam, dwa lata. Dwa lata jeżdżę z tym, nic się tutaj nie dzieje. Druga klamka, złamałem po dwóch wypadach zrobiłem takie rozwiązanie jak tu. Problem też ponad 2 lata, nie ma żadnego problemu, klamka mi się nie łamie, więc można się śmiać. Oczywiście nowe klameczki mam, jak coś mam, oczywiście nowe klamki w zapasie,
Ale czy jest sens to wymieniać, jak się nie psuje już? Problem zniknął? Sami sobie na to odpowiedzcie. Poszycie siedzenia oczywiście mam rozwalone. To już od dawna. Ale to chyba gąbka wpadnie nowa i nowe poszycie. Ono pasuje, nie musicie koniecznie do tederki kupować poszycie. Poszycie pasuje z YZ80 chyba, jak się nie mylę. YZ80 jamaszki. Albo 85. Trzeba trochę bardziej naciągnąć, bo jest siedzenie trochę to węższe. Bo w jamaszce typowo takie 80 jest tak bardziej dobrosta, a w tyterce jest wybrane, żeby, bo to jest motor do szkolenia, taki szkoleniowy bardziej, nie? Jest trochę kanapa bardziej wybrana niż w YZ80. Tak samo tutaj dużo części pasuje z YZ80 jamaszki. No, tak wam powiem. Silnikowo, jakby coś się wam zepsuło. Zaraz wam pokażę, bo mi prawdopodobnie będzie kopcić, bo teraz jeszcze jej nie paliłem. No widzicie, tym się odpiąło już. Od YZ80. Wszystko, wszystkie części silnikowe dostaniecie od Yamaszki XT125. Pewnie macie teraz na ekranie aukcję na Allegro, no ale drogo. No, wszystkie części silnikowe dostaniecie spokojnie do Yamaha XT125 albo YBR125, coś takiego. Naprawdę wam powiem, wszystkie części są. Są też części tuningowe, tak jak na przykład ja kupiłem cylinder na Nikasilu 150 pojemności. Wszystko tam dostaniecie, pewnie teraz już nawet taniej niż parę lat temu, co kupowałem ja zestaw, nie? No i jest tego odpierona, tych Yamach jeździ dość sporo i dlatego części są tanie. No i naprawdę wam polecam. Silnik jest, powiem wam, jeden z najlepszych silników, na jaki jeździłem. Tu się nic nie dzieje. Może nie dysponuje, to nie wiadomo jaką mocą, no nie ukrywajmy, nie dysponuje. Tam w granicach ser nie ma chyba 10 koni, a ja mam teraz tak w granicach 14-15 koni. Coś takiego mam. W granicach 14 koni mam na 150 Nikasilu. No i wam powiem, no dla mnie to jest wystarczające do takiej spokojnej jazdy endurowej, nie? Jak ktoś chce pozapierdzielać, no to wtedy owszem, może brakować, no ale takiej spokojnej jazdy, taki motor to jest bajka, naprawdę, tu się nic nie dzieje, to lejecie paliwo i latacie na całym baku parę dni. W takiej spokojnej jazdy byście upalali, to oczywiście trochę szybciej to się spali. A ile pali na 100? Tego się nie da odpowiedzieć przy jeździe enduro, więc to nie jest motor szosowy, żeby wam na coś takiego odpowiedzieć. Na całym baku to różna osoba różnie czasowo oblata, nie? Więc tak jednoznacznie tego się nie da powiedzieć, o tak wam powiem. Cóż, jedyną wadą jaką mam w tej Yamaszce, no jest ten gaźnik, to jest Mikuni. Nie pamiętam jaki rozmiar dokładnie. I on ma strasznie kitowe dysze wolnych obrotów. Dysze wolnych, dysze ssania. Ma strasznie kitowo, zaraz wam pokażę, jak będę Yamaszkę palił. Jak dłużej postoi, jest naprawdę ciężko zapalić motor, bo się dysze zapychają, nie? Od ssania. I to jest w każdej jednej Yamaszce praktycznie ten problem. Da się to rozwiązać poprzez rozwiercenie tam dyszy na troszeczkę większą średnicę, ale to wtedy inaczej to całkowicie ten motor chodzi. Patrzyłem na internecie, jest na YouTube jest filmik, jak to zrobić. Są te mikro wiertła, no i nimi się to da zrobić. No może kiedy kupię, to wam pokażę, ale albo ogólnie można zmienić gaźnik i też będzie problem rozwiązany. Dobra, ja ubieram kask, butów nie ubieram, po co, bo to będziemy dzisiaj tak na spokojnie. Ubieramy oczywiście racingowe rękawiczki, bez tego nie ma co jechać. Lepsze niż typowe rękawiczki do crossa. Kurde, kiedy ja ostatnio do baku patrzyłem? Czekaj, uwaga. Chlupie, czyli jak chlupie, to znaczy, że jeszcze dzień na spokojnie oblatam. Dobra, otwieramy kranik. Trzeba troszeczkę podgazować. Dobra, sanie. Zobaczymy, za którym kopem odpali. No na pewno będzie ciężko, bo sanie nie działa tak jakby, nie? Jest przytka na dysza. Musi ją przepchać.
nie daje gazu, on zgaśnie. Po prostu muszę podgazywać, żeby przepchało podciśnienie sące dysze. Jak się rozgrzeje i nie będzie już potrzebował ssania, to on normalnie chodzi. Tylko na ssaniu są o takie właśnie cyrki. Ola Boga, chłopci! No niestety uszczelniacze zaworowe. Ola Boga! Uszczelniacze zaworowe już są całkowicie do wymiany. No jak ja wam mówiłem, przy zakładaniu dwa razy zakładałem i ściągałem jeden uszczelniacz i go prawdopodobnie uszkodziłem i od początku jak zrobiłem to już przykapcał, ale i było coraz gorzej, no i no niestety kopcie, a nie wiem co teraz. Ale to tylko przy odpaleniu, potem już nie kopci. Po prostu ten uszczelniacz, jak motor długo stoi, on po prostu troszeczkę ten olej powolutku przepuszcza, nie? I to się wszystko zbiera w komorze spalania i teraz tak kopci przez to. Widzicie? Już praktycznie wypaliło ten olej. O! I prawie nie kopci. Na początku właśnie jak długo, nim dłużej postoję, tym bardziej kopci na tym. Ty, ale widzicie, już nawet nie muszę gazować, bo przepchało ssanie, nie? I chodzi na ssaniu. Właśnie nie wiem co stoi z tymi dyszami, ewentualnie będę musiał spróbować to rozwiercić. Musimy czekać, aż się rozgrzeje. Nigdy nie jadę motorem. Choćbyście nawet widzieli na filmikach, że niby jadę od razu motorem. Zobacz, przyjrzyjcie się, że jest przeważnie cięcie i jadę nie od razu, po prostu po odpaleniu. Ja zawsze motor rozgrzewam przed jazdą. Każdy jeden. Nigdy nie wyjeżdżam nierozgrzanym motorem w teren. O, bez sania. Chodzi, chodzi. Ale i tak jeszcze poczekam trochę. Widzicie? Już jest zero dymka. Może jeszcze tam minimalnie, o. Minimalnie jeszcze przy kapce. No mówię, jest coraz gorzej, nie? Ewidentnie już ten jeden uszczelniacz trzeba już tyle razy był wygrzany przez parę lat. Odkąd, nie wiem ile już jest lat od remontu, ile latam na tym secie, no ale to co ja tu włożyłem w ten silnik, ten motor, spłaciło się, ja bym jeździł crossem, to po prostu ja już jestem na plus, że kupiłbym sobie spokojnie jeszcze ze 2-3 takie TTR-ki, nie? Przez tyle co ja latam na tym motorze, licząc paliwo i wszystkie części co włożyłem w ten motor, tak wam powiem. No nie ukrywam, nie będę was tam robił bambuku albo coś, ale więcej włożyłem w pitbajki niż w TTR-kę. Tak wam powiem. Tu żywcem by się przydało zawieszenie od YZ80, YZ85, żeby całe przeszczepić zawieszenie z przodu i z tyłu i żeby był silnik od TTR-ki 150 i na lepszym gaźniku VM24, coś takiego. Powiem wam, że nie wymieniłbym wtedy tego motora na żaden inny. Dla mnie jest wystarczający, naprawdę. Do spokojnego upalania. Ja na tym motorku, powiem wam, ogarniam pełną moc, wykorzystuję pełny potencjał tego motorku. I powiem wam, można nim robić choć co. Na dużym krosie czegoś takiego nie zrobicie. Chyba, że ktoś ogarnia porządnie, nie? Ale wam powiem, no, jest lekki, mały, zwinny i po prostu jak nie wyjadę prosto pod górkę, latam zygzakami, nie? Tak samo jedyneczka, praktycznie bez gazu, koło się fajnie powoluteńku kręci. W którym krosie tak możecie jechać? Nawet w czterosuwie tak nie pojedziecie, bo zaraz wam ćknie i zgaśnie, nie? No, a tutaj naprawdę jest strasznie mocny dół. No. Kto będzie to zrobić? I tak jestem na plusie z tym motorem, więc
Więc no cóż, uszczelniacze parę groszy. Choćby nawet miał cylinder wymienić, no to 500 stóweczek, 500, powiedzmy 510 by wyszło i kolejne parę lat latania, nie? Sprzęgło było robione, wszystkie uszczelniacze zaworowe, znaczy wszystkie uszczelniacze w silniku były robione już parę lat temu, jak kupiłem ten motor. Ale tak kupiłem, zrobiłem remont generalny, nic się nie poci, nic tam nie ma, żadnych wycieków, więc zrobiłbym tylko górę i znowu parę lat latania, nie? Bez patrzenia do silnika. Tak samo ten wydech jest super zarąbisty, wam powiem, ten FMF PowerCore 4. Typowo pod ten motor. Nikt się po prostu nie drze, że hałasujecie. Przypierdzielicie, zmienia głos na basowy i naprawdę wtedy zapierdziela. Hamulca przed niego, zaoliwiony. O. Trójeczka i czwóreczka. Nie czuję żadnego oporu, mogę piątkę od razu rzucić. Nie jadę prawie w ogóle i piąteczka. I szarpnie fajnie. Leci maszyna. 9 dyszek spokojnie leci do takich przejazdów. Jest idealny. Uwaga, na koło. O kurde. Przyzwyczaiłem się do... Przyzwyczaiłem się do tych... jak się nazywa? Do skuteru. Dobra. Kiedy ja ostatnio jechałem na kole? A kurde. Inaczej to zapamiętałem. Jest moc. Dobra, jedziemy na razie się przejechać. Potem ewentualnie popróbujemy. Lecimy. Trójeczka. Dobrze, żebym kurtałkę wziął. Musimy zmniejszyć prędkość, bo zimno, zimno. Teraz na przykład macie pokazane pokazany plus tych wsioków całych, nie? Jaki plus wsioków jest? Ja bym zaatakował ten wirus, o którym nie wolno rozmawiać na YouTube, bo blokują filmy. No to cóż, no, mieszczuchy siedzą w domach, a wsioki mogą się wybrać na motor. No tak.
Nie ma takiego skupiska ludzi. Jedziesz sobie do lasu po prostu się przejechać, no i cóż, no. Nie masz styczności, a przynajmniej nie nudzisz się w domu. Trójeczka i... Juhu! Ale wdarli. Trzeba było przyspanować trochę. Ludzie się nudzą, to do lasu idą. Kurde. Elegancja, Francja. Nie ma to jak upalanie w niedzielę. Aha, no i u nas tak samo. Możecie napisać w komentarzu, czy u was tak samo to zrobili. U nas pozamykali kościoły. No i ludzie w niedzielę do kościoła nie idą, no to idą się przejść w las, nie? Idą się przejść w las, jak nie mogą iść do kościoła. Albo siedzą w domu. Kurde, ale się zarąbiście jeździ. Szkoda tylko, że reszta ekipy nie ma. Byłoby naprawdę kozacko. Tak parę osób. A przejedziemy w linii prostej. Co się za... Enduro to enduro. Nie ma, że boli. O nie, drzewko, jak to przejadę? Po prostu. Cyk, 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 cyk. Nie, 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 nie. Co za ból, co za ból. Oj, właśnie takie... Praktycznie bez gazu jeżdżenie. Cyk, cyk. Jadę tutaj, żeby nie przelecieć przez kierownicę. O! Elegancko. Cyk, cyk, cyk. Z lewa, prawo. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. O kurde. Tu może być już za ostro. Przeżewko. Pasuje gdzieś tu zjechać. Pyk, pyk. Lecimy, lecimy, bo możemy. O kurde. Widzicie? Tylko mnie brakło. O, trójeczka. O, trójeczka. Rzucili tu tego? Kamyczka trochę? Nawet tego powiem wam, że to mnie zaskoczyło, że tutaj kamyka jakiego rzucili. Bo tu przeważnie błoto było. Przejedziemy. Pokażę wam. Nie ma co przeskakiwać na jedną i na drugą stronę. Patrz, teraz trzeba przeskoczyć na środek, uwaga. Widzieliście? Zero, zero, zero z nogami. I znowu na drugą stronę przeskakuję. I uwaga, i z powrotem, hop. Cyk. O kurde, o. W ogóle nogami się nie podpieram. Na stojąco. Pełna kontrola. I z powrotem na drugą, hop. O kurde. Teraz się podparłem, nie ukrywam. Hop. I cyk. Wykorzystywać zawieszenie. Elegancja. A dam trochę kamerkę niżej, żeby było więcej motoru widać. Elegancja. Ojej. Płota nie ma. Trzeba mam kapę, żeby tak rzuca? Aż muszę sprawdzić. Opona się kończy, to
mało powietrza jest, no bo specjalnie spuścił na enduro, ale... Ale ja tu nie widzę żadnych problemów. Dobra, już prawie dojeżdżamy na miejscówkę. Pokażę wam, jak sprawdzić, czy macie uszkodzone uszczelniacze zaworowe, czy macie uszkodzone pierścienie. Po prostu jedziecie z górki, hamujecie silnikiem, a potem dajecie gaz. Nie kopci. Jak nie kopci, to znaczy, że uszczelniacze zaworowe. To znaczy, że uszczelniacze zaworowe, a jak kopci, to znaczy, że macie pierścienie uszkodzone, nie? O, nasze tereny. Dobrze, dobre GoPro. Jest gdzie pojeździć. Pomyślcie, że tutaj po to wydzierałem tam na górę. Ale się tu umęczyłem wtedy. Tutaj było naprawdę ślisko dołem, a potem tylko zygzakiem wyjechałem. Ojeju, pan MRS. No, lecę se cichutko. Nie niesie echo lasu. Gdzie jeżdżę? Ja wam powiem, że jak dla mnie wolę stracić ten 1-2 konie mocy. Tak wam powiem. Wolę stracić ten jeden koń albo dwa konie mocy. Ale za to, żeby ten motor po prostu był cichutki, nie? Przez co do wydechu, to właśnie o to chodzi. Choćby nawet, no jak są problemy z wygłuszeniem motoru, założyć dwie rury wydechowe z DB Killerem, wtedy ta moc tak nie spadnie, nie? A wiecie, jaka frajda jest, tak jeździ takim cichutkim motorkiem? Tak wam powiem, zarąbista. Fajne podjazdy, nie podjazdy. No niektórzy mają te motory. Ja powiem wam, że... A zgasimy na chwileczkę. Ja wam powiem, jestem zawsze zdania takiego, że jak jadę sobie tak pojeździć po enduro, nie? Ktoś powie, ojej, jak można jeździć takim złomem jak TTR-ka, nie? Bo to ma tylko 14 koni, tym się enduro nie da jeździć. Prawdziwe enduro to minimum 60 koni plus. Ale wam powiem, że niektórzy ludzie mylą te pojęcia, nie? Bo enduro to nie jest tylko jeżdżenie podjazdy, po prostu cały filmik tylko jeździcie sobie podjazdy. Enduro to jest po prostu jeżdżenie takie na przełaj, nie? Po takich drzewach, po tym, na przykład tutaj przejdziemy zaraz na drugą stronę, poprzejeżdżamy przez te drzewa. To jest enduro, a nie tylko enduro podjazdy. Co to jest? Jeżdżenie tylko podjazdy. I powiem wam tak, no każdym motorem da się enduro pojeździć, nawet skuterem. I co najważniejsze jest to, że no nie musimy robić tych podjazdów takich jak na przykład, kurde, jedne z najmocniejszych motorów, kurde, jakieś KTM-y 600, znaczy KTM-y 300 czy coś. Po prostu jeździć takie podjazdy, żeby pokonywać bariery danego motoru. O to chodzi, nie? W tym całym jeżdżeniu. Bo zobaczycie na przykład na filmie, ktoś podjeżdża lącinem o taką góreczkę, nie? Jak tutaj, o. Tutaj do góry taką góreczkę ktoś podjeżdża lącinem. I sobie pomyśli, a, ale film, nie będę tego oglądał, bo ja mam KTM-a 300 i taką góreczkę na jedynce bez gazu wyjeżdżam. Ale tu cały czas chodzi o to, że po prostu takim lącinem siadłby ten gościu, co jeździ tym KTM-em na lącina i już wtedy tej góreczki tej samej by tak łatwo nie podjechał, nie? Rozumiecie, o co chodzi chyba, mam nadzieję przynajmniej, że prawdziwe takie jeżdżenie, upalanie to polega na tym, by łamać bariery, po prostu bariery sprzętu. jakby to inaczej można było powiedzieć, ograniczenia sprzętu, o tak można było powiedzieć, nie? Że po prostu wykorzystywać, żeby wykorzystywać po prostu sprzęt w 100% i nawet w 110%, nie? No.
na takie, no nie jedna osoba poogląda moje filmiki i se popatrzy, o nie, no pan emeryt wyjeżdża po takie górki, nie, no to kupię sobie TTR-kę i też będę po takie górki wyjeżdżał, nie. No i czasami może się ktoś zdziwić, no kupi TTR-kę albo kupi pitbike'a i pomyśli sobie, a pojeżdżę sobie enduro, nie? A zaraz się okazuje, że no tym się powie zaraz, że MRF jest to jest gówno, bo tym się nic nie da zrobić. Tym się nie da nic podjechać. No. Wierzcie nam, podjeżdżaliśmy z pitbike riderem i resztą ekipy na pitbike'ach. Naprawdę takie górki kozackie, gdzie nie jeden, jedna osoba jakimś kurde 450 w czterosuwie czy 300 w dwusuwie no nie mogła podjechać. No nie da rady się, no teraz dla niektórych to będzie śmieszne, no ale no nie ukrywajmy, no nie sprzęt czyni ridera, nie? No nie sprzęt czyni ridera. Zobaczę, ile to jest nagrane, no bo będzie odcinek taki więcej gadania niż jeżdżenia, nie? No. Będą odcinki na pewno więcej z takiego upalania sprzętami różnymi, no. Może uda mi się wreszcie kupić ten moduł do MRF-a i go przepalę. No. Ale tak czy inaczej go prawdopodobnie sprzedam. Przejedziemy na drugą stronę. Op. Ja do nauki się nie nadaję, ja bym miał kogoś nauczyć jeździć. Więc co, przejedziemy tak. O, cyk, strzał lekki ze sprzęgła i koło wylatuje z dziury. Praktycznie bez gazu. I lecimy na drugą stronę. I teraz będzie trudno, no bo gało pełno drzewa. I uwaga, dojeżdżamy tylnym kołem do drzewa. Cofamy się deczko do tyłu. I strzał ze sprzęgła. Uwaga, i patrzcie, motor sam przeskoczy. Cyk, widzieliście? Tak samo teraz strzał ze sprzęgła. To będzie już ślisko, będzie koło nam uciekać na pewno. Dlatego trzeba odpowiednio wyżej zacząć zjechać i brać pod uwagę to, że na pewno nam koło zjedzie w dół. To będzie najgorszy etap. To trzeba będzie jakoś strzelić ze sprzęgła i podrzucić przednie koło. Spróbuję się tą nogą zaprzeć. Uwaga. Dobra. Nie zjeżdżamy z drzewa. Pasuje teraz podnieść na koło i przynajmniej to jedno drzewko przeskoczyć. Bo ja mam niskie zawieszenie, więc nie mogę zjechać. Uwaga! Zobaczymy, czy przeskoczy. Wiedziałem, że tak będzie. Po prostu nas zawieszenie... Zawieszenie nas nie puszcza. Ojej. Cofniemy deczko znowu. Jeszcze raz. Dobra. Przeskoczyło. Teraz będzie no, kolejny chujowy etap. Musimy odciążyć tył i strzelić ze sprzęgła. Uwaga i... Nie będzie nic z tego. Dlatego... Dlatego nie zawsze... po prostu... Za niski mam prześwit i... Nie ma jak mi się koło chycić. Chciałem odciążyć, żeby przeskoczyło, ale... No niestety. Za mała przyczepność. I za wysoki próg. Dlatego przydaje się uchwyt. I teraz waga motora, jak... Nie ma po prostu, jestem na odludziu. Jestem dość daleko od domu. Nie ma nikogo do pomocy. Ale na szczęście motor jest... Lekki. Bo taką krowę 450 to byłoby mi naprawdę ciężko ją przerzucić. I co, jedziemy dalej? O. Może przejedziemy tu wyżej teraz? Przez to. Nie ma co prościutko, trzeba wyjechać tu pod tą górkę, nie? Jedziemy.
Nie przeskrobie mi się to. Muszę wyluzować i narzucić koło. Hamulec przedni. Przerzucimy, cofniemy się trochę. Spróbujemy przez to przejechać. Będzie trudno, ale... O! Zawaliłem płytą. Dobra, odciążymy. No, za niski prześwit. Nie no, kurde, jak mówiłem, że przejadę, to przejadę. I teraz wykorzystamy zaletę TTR-ki. Zaleta TTR-ki. Jak se ona tu skrobie. Dobra, przejechałem. Teraz konar. Trzeba dociążyć koło. Nie ma prosto. Kurde, kolejny konar. Ale tu mokro, jasny gwint. Dobra, trzeba się ustawić do boku. Przejechaliśmy trudną sekcję. Nie ma, że boli. Cóż, mało się zmęczyłem jeszcze, więc trzeba jechać do góry. Lecimy. Jak się nie da prosto? Rygzakiem. Tu pasowałoby się już nie cofnąć. Dobrze, że motor lekki. Korzenie od pierona. Ale wyjechaliśmy. O kurde. O. Jechaliśmy pod tą górkę tu do góry. Tam niżej tych kłód powalonych. Tam widać. Jechaliśmy tu. Skręciliśmy. I wyjechaliśmy tu pod górkę. Górka zdobyta? Zdobyta. Nie da rady prosto? To zygzakiem. Taką 450 CRFO na przykład. W połowie górki byście motor zagotowali. Nie podoba mi się tu. Więc nie ma gdzie tu jeździć. Jedziemy z powrotem na tamtą. I się byle kurwa nie zabić. Ojej! O kurwa, amulet, ja pierdolę! Kurwa! Jesteś! Ale
ale mnie pociągło! Ale bym kurde przez... Jakbym tu wpadł to błoto, to byłby problem. Ale mnie pociągło, jasny glin. Na dwóch hamulcach się tak rozpędzić. Masakra. Kurde mele. Podliścia mi mokre naprawdę. Mokro jak nie wiem co. Jeszcze hamulca przed niego nie mam zbytnio. Coś tam hamuje, ale naprawdę słabo. Jeszcze bym sobie buty opryskał, ja pierdolę. Ojej. Całe mokre buty. Jedziemy do góry. Jakiś umfalt. Odgłosy jakby szprycha pękła. No, pękła jedna szprycha. Mianowicie taka. Jedziemy pod górkę. Wiedziałem, że coś mi zredukowało biega, tylko nie wiedziałem co. O. Coś mi biega zredukowało. Elegancko. Gdzieś tu był jakiś zjazd na pewno. Dobrze to pan MRF przeczuwa, czy nie? Błota pełno. Sam raz dla mnie. Tutaj sardy wydrypciły, pojedziemy kawałek dalej. Tam będzie trudniej zjechać. Czyli w sam raz dla mnie. Albo i łatwiej? Nie, to będzie łatwiej zjechać. Rozdrypcone całe, patrzcie jak zrobiły sarny. Jedziemy tutaj. Op. Się wszystko obrywa, masakra. Dzisiejszy wypad zaczyna dobiegać końca. Podobało się wam? Łapeczka w górę. Nie podobało się? Łapeczka w dół. Jesteś nowy? Możesz kanał zasubskrybować. Jeśli chcesz więcej filmików z TTR-ki lub MRF-a, którego prawdopodobnie za niedługo może mi się uda zapalić. Mi się naprawdę jazda podobała. Podobała mi się naprawdę jazda. Ale niestety nie zmęczyłem się na tyle, ile bym chciał. No. Może potem się jeszcze przejadę i coś wam dogram, jak znajdę trochę czasu, bo jeszcze mam dzisiaj kurs do miasta. Ale nie po wirusa, od razu wam mówię. Nie jadę po wirusa.
Dobra. Jedziemy. Do usłyszenia, do następnego, trzymajcie się, hej!